Streamy prowadzę teraz na Facebooku. Zapraszam! Cześć, ja jestem Lucek. Dzisiaj będziemy sobie recenzować, sprawdzać, testować BMW M3. Jest to następny model po BMW znanego z Need for Speed Most Wanted 2005, czyli BMW GTR. Jest to taki następca, nawet dosyć podobnie brzmi, chyba ma ten sam silnik pod maską. Raczej to nie jest samochód elektryczny, no bo jakoś tam brzmi. W tych nowych samochodach są montowane specjalne głośniki basowe, które imitują nam brzmienie prawdziwych silników. Tutaj w tym samochodzie takiego głośnika chyba nie ma, ale zaraz sobie zajedziemy do Forza Vista i tam zobaczymy, jak to wygląda dokładnie. Trochę się ubrudziłem, ten samochód nie posiada specjalnej warstwy ochronnej, jak na przykład w przypadku Volvo Polestar, gdzie firma Polestar nakładała specjalne takie folie, które wyganiały brud z karoserii. Tutaj no niestety takiego czegoś nie ma i widzicie, że nawet jak jedziemy sobie po zwykłym asfalcie, brud się przyczepia jak laski do twoich pieniędzy po ślubie. Spróbujmy sobie zobaczyć, co on ma pod maską. Myślę, że to jest samochód klasy takiej sportowej. Brzmi bardzo ładnie. I to jest jeden z tych nielicznych wozów, które no coś tam jeszcze znaczą, jeśli chodzi o ich pojemność ich napędów, nie tam silniku. Tak jak myślałem, pod maską mamy MVB chyba. MVB. To jest jakaś, chyba nie jestem zaznajomiony z tym, ale to jest MVB, to jest chyba no, jakieś oznaczenie silnika czy coś, chociaż no, myślę, że tak jest. Tu mamy dolot tylko z jednej strony, z prawej strony powietrza. W niektórych silnikach mamy z dwóch stron, a tu mamy z jednej chyba. I mamy tu też różne pojemniki na płyny, do spryskiwaczy tutaj, tam. No nie mogę wam pokazać palcem, bo nie jestem w tej grze, ale tak to mniej więcej wygląda. Chodźmy dalej. Tutaj mamy jakieś fotele, ale nie wyglądają na skórzane, więc to chyba wersja wyposażeniowa taka słabsza jest, nie? Jakieś takie dziadowskie to chyba jest. No dobrze. Cyk. Jakieś takie głośniczki malutkie, chyba z malucha wyciągnięte, takie małe tutaj. W ogóle ten samochód, nie, jakiś ten model niewyposażony jest w tej grze, takie mam wrażenie. No ale mamy wersję dwudrzwiową. Gdybyśmy mieli tutaj taki większy bagażnik jak w kombiakach, to byśmy mogli powiedzieć, że to jest wersja trzydrzwiowa, ale to jest dwudrzwiowa, no bo tutaj mamy tylko takie małe do otwierania, nie? Tu się nigdy nic nie mieści, dlatego mało kto kupuje takie samochody. Tutaj możemy jeszcze zobaczyć sobie. Mnie się zawsze bardzo podobały w samochodach te takie duże guziki tutaj po środku. Jak mamy drążek zmiany biegów i za tym drążkiem zmiany biegów jest taki guzik. I tam sobie możemy położyć rękę i sterować całym tutaj samochodem, nie? Gazu chyba tylko nie możemy dodawać, bo tam gaz się dodaje. Mamy jeden pedał i drugi. A trzeci? Trzeciego chyba nie ma. Albo jest taki duży, jak w ciężarówkach. No, tu taki ciężarówkowy, duży pedał gazu mamy. No, takie. Tutaj, o, wszystkich niemieckich chyba samochodach jest taki tutaj do obkręcania, nie? Że nawet w Passacie tak jest, że tam włączamy światła. Tu chyba nie ma takich, że jak u mnie w samochodzie, że wyłączasz samochód i światła też się wyłączają, tylko tutaj musisz przekręcać, czasem się o tym zapomina. No ja tego nigdy nie lubiłem, ale tutaj tak to wygląda. No jest to samochód sportowy, więc tam trochę uproszczony jest. Możemy tutaj zainstalować jakieś ulepszenie dla tego samochodu, jakby ktoś tam chciał, ale to tak na potrzeby tej gry, to my nie musimy tego robić, bo nas to nie interesuje, tak? I tak wygląda to BMW M3. No i teraz może przejedziemy się nim kawałek, zobaczymy, co ono oferuje. To jest już ostatnie takie BMW, które miało faktycznie już silnik chyba spalinowy pod maską.
następne już mają faktycznie te głośniki instalowane. I to brzmi, nie? To ładnie brzmi. Tak wygląda środek podczas jazdy. Niestety akurat na potrzeby tej gry został wyłączony środkowy monitor. Nie możemy oglądać tam filmów. Jakby ktoś chciał, to mógłby tam pasażer oglądać film, czy tam jakby ktoś, nie mogę się obejrzeć do tyłu, spojrzeć na tylną kanapę, ale ktoś też jakby wynurzył się zza fotela, to mógłby sobie oglądać na tym monitorze, powiedzmy, Avengersów nowych czy coś. No i tutaj po środku mamy też zegary, ja wam przybliżę. I tutaj też niestety na potrzeby tej gry ekran środkowy został wygaszony, jest ciemny i została tylko informacja o zmianie biegów i temperaturze otoczenia. Mamy aktualnie minus 2 stopnie Celsjusza i godzinę 12. Tak, tak to wygląda. Mamy bardzo dużo obrotów tutaj po prawej stronie. W normalnych samochodach obroty w dieslach, nie? Bo to jest jakiś dziwny samochód, ma jakiś dziwny ten silnik. Nigdy nie słyszałem o MVB takim silniku, a tutaj taki jest. No i tutaj mamy bardzo dużo tych obrotów. W normalnych silnikach mamy, w moim samochodzie, to jest normalny taki samochód, który można kupić, bo tego nie można kupić. W moim normalnym samochodzie jest chyba maksymalnie 4000 czy 5000 obrotów, a tutaj jest nawet i 9000 obrotów. Bardzo dużo. Tak? No ale efektywne to jest do 5000 chyba. Tak, a tu do 6 może też. Później to już lepiej nie, bo to się zacznie palić. Nie wiadomo, może silniki z Francji, jakiś z francuski może silnik jest, nie wiem. Tak, możemy jechać 150, a jak ktoś chce, to może jechać nawet szybciej. No ale my nie będziemy szybko jechać, bo zobaczcie, kawałek tylko się przejechaliśmy, już brudny cały. A są naprawdę samochody tu i w tej grze i w ogóle, które się tak nie brudzą. Niestety samochody marki BMW mają bardzo słabe blachy i one no przyciągają ten brud, no. No dobrze, to sobie przetestowaliśmy, tak mniej więcej sobie go zobaczyliśmy. W tym akurat modelu, co mamy tutaj w grze, nie mamy z tyłu wysuwanego spoilera. Szkoda, ja to bardzo lubię. Tutaj mamy tylko jakiś taki mały tam, nie wiem jak to nazwać nawet, jakiś taki próg dla skoczków narciarskich chyba. Bardzo mały taki spoilerek. Nie? Natomiast podoba mi się, że mamy dwie rury wydechowe. To przeważnie świadczy o tym, że samochód jest szybki. No ale z tymi obrotami to możecie pisać w komentarzach, to, co to znaczy, jak samochód ma aż tyle tysięcy obrotów. No jak na moje, to jest jakiś dziwny egzemplarz. No ale jedźmy dalej. Więc co, nie zwróciliśmy uwagi na felgi. Sprawdźmy to. No, mam nadzieję, że się zatrzymałem. Oj, nie, dobrze, zatrzymałem się tylko. O. No i felgi tutaj mamy marki BMW. Idziemy, mamy 5 śrubek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cyk, tutaj mamy zagrzane te talerze hamulcowe. Tutaj wloty powietrza, żeby tam chłodzić. Nie? No tutaj jeszcze mamy silnik, chyba jakiś spalinowy to jest, mam nadzieję. A nie jakiś tam wodorowy czy coś, nie wiadomo, bo to jak francuski silnik zainstalowany, trzeba na niego uważać, bo to wybuchają takie silniki. Czy tam się zapalają, czy coś. No i dobrze. Tak to wygląda. No tutaj nie mamy, no samochód goły i wesoły, bo nie mamy żadnych oznaczeń. To tak jak na przykład Polestar mieliśmy oznaczenie, czy tam Super Veloce na tych takich sportowych Passatach. Tutaj nie mamy żadnego takiego oznaczenia. Jedynie co jest takie M w różnych kolorach. No ale to akurat nie jest, szczerze powiedziawszy nie wiem co to jest. To chyba oznacza, że mamy lepszy silnik w samochodzie. Chociaż ja osobiście nigdy nie słyszałem o oznaczeniu takiego silnika jak tutaj mamy w tym aucie i jest to dla mnie takie niepokojące trochę. Posłuchajmy go chwilę. Ja prawdę mówiąc tak prześmiewczo trochę wziąłem ten samochód,
bo akurat w grze teraz jest zima, a wiadomo, że jak ktoś ma BMW, to w zimę nie pojeździ, bo ma na tył napęd. I zawsze pamiętam, że no, jak mechanicy się śmiali z BMW, że jakaś górka jest tam, żeby podjechać, no to BMW już nie da rady, bo napęd ma tył. No i podejrzewam, że tutaj tak też by było, gdybyśmy znaleźli jakąś górkę. Może nawet sobie znajdziemy jakąś. No powiedzmy, na przykład tutaj są góry. I sprawdzimy, czy BMW podjedzie, a potem może weźmiemy jakiś samochód z napędem na przód i zobaczymy, czy ten samochód z napędem na przód da radę podjechać. No i tutaj mamy górkę. W tym samym miejscu zaraz weźmiemy samochód z napędem na przód i zobaczymy, czy podjedzie BMW. No, już koniec, nie? Już nie podjedziemy. Także tak to jest. Jak chcesz mieć jakiś samochód na zimę, to niestety nie możesz wziąć BMW, bo no nie da się jeździć, tak? No, to jest prześmiewczo. 30 na godzinę to jest max, żeby dać radę samochód opanować. Tutaj mamy samochód na przód, jaki pierwszy z brzegu wziąłem sobie. Napęd na przód, cyk. O, tu są nawet ślady po BMW. Teraz właśnie czytam na belgijskim forum na temat tego BMW i faktycznie są problemy z pompowtryskami i ta wersja silnika nie ma świec, to jest chyba diesel. Ale nie jestem pewny, bo ja się na tym tak aż bardzo nie znam, na tych typach silników. Ja mogę tylko ocenić z wyglądu karoserię, powiedzieć jakiej ten. I tutaj jeszcze piszą, że mają, że są właśnie problemy z tym i żeby unikać tego modelu silnikowego, nie? Ale powiem wam, że z wyglądu mi się podoba ten samochód. Trochę taki klockowaty jest, ale nie jest zły. Ja bym tam nim pojeździł. Albo chociaż się na niego popatrzył, bo jakoś nie widzę, jakby on za głośny jest, a jak samochód jest głośny, to dużo pali, nie? No tak jak z kobietą. Jak kobieta jest głośniejsza, to znaczy, że jest droższa. Musisz tam więcej płacić, takie tam. I tutaj tak samo jest. Więc jeśli ja bym miał mieć taki samochód, to on by prawdopodobnie cały czas stał i bym nim nie jeździł. Ale popatrzeć się mogę, bo rzeczywiście zobaczcie, ładnie wygląda nawet na tym śniegu, nie? No, wzięliśmy BMW. No trzeba powoli jeździć, bo tutaj bym zaraz wpadł w poślizg. Samochód zniszczony, katastrofa. Powoli, o, wypadłem prawie. 40 na godzinę już nie ma kontroli nad samochodem. M3. Tutaj światła z tyłu ma, tu ma z przodu. Takie pierścienie ma charakterystyczne dla tych BMW, nie? Nie wszystkie tak mają, ale to akurat tak ma. Pyk. Bardzo ładne, podoba mi się. No, można, ładnie się komponuje na białym tle. Biały lakier. Dobrze. BMW M3. Piszcie, co myślicie o tym samochodzie. Moim zdaniem dobry samochód, tylko taki niepraktyczny trochę, nie? Na pewno nie na cały rok. Dzięki wam, trzymajcie się, na razie, pa pa.